Dziękuję Państwu za przybycie. Jednocześnie witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej konferencji prasowej, w szczególności mediów. Pragniemy podsumować rozmowy, które odbyły się w ostatnim czasie pomiędzy radnymi Rady Miejskiej w Brzeszczach, Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość oraz Komitetu Wyborczego Razem dla Gminy Brzeszcz. Rozmowy te zakończyły się podpisaniem porozumienia o koalicji samorządowej w gminie Brzeszcz. O zabranie głosu proszę kandydata KW Prawo i Sprawiedliwość dla gminy Razem, przepraszam, Prawo i Sprawiedliwość, Robertosza Urodę. Szanowni Państwo, 21 października wyborcy z gminy Brzeszcz zdecydowali poprzeć dużą ilość kandydatów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i jednocześnie zaufać im, dać im mandat do tego, aby w Radzie Miasta tworzyli i realizowali założenia, które przedstawili. Ja ze swojej strony jako kandydat w pierwszej turze na burmistrza Brzeszcz pragnę serdecznie podziękować za wszystkie oddane głosy na listy wyborcze, a największe podziękowania należą się wszystkim tym, którzy oddali swój głos na kandydata Bartosza Urodę, czyli na mnie, w wyborach na urząd burmistrza. Jednocześnie dziękując, apeluję do wszystkich tych, którzy te głosy oddali, o to, aby przekazali swój głos i wsparli w drugiej turze 4 listopada kandydata, którego popieramy i z którym się utożsamiamy, pana Roberta Adamczyka z Komitetu Wyborczego Razem dla Gminy. Bardzo proszę, Roberta. Szanowni Państwo, przepraszam, porozumienie koalicji samorządowej gminy Brzeszcz. Zawarte dnia 25 października pomiędzy radnymi Rady Miejskiej Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość a radnymi Rady Miejskiej w Brzeszczach Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy Brzeszcz. Kierując się przeświadczeniem, że jedynie wspólne działanie daje szansę realizacji zrównoważonego i jednocześnie dynamicznego rozwoju gminy Brzeszcz, zamiarem konstruktywnej i solidarnej współpracy w całej nowej kadencji Rady Miejskiej w Brzeszczach, powołujemy koalicję, która tworzy przestrzeń do debaty o priorytetach strategii rozwoju naszego miasta. Koalicja działać będzie w poczuciu odpowiedzialności za całą gminę Brzeszcz, kierując się interesem wszystkich mieszkańców i wspólnoty samorządowej. Wymienieni na wstępie postanawiają utworzyć koalicję samorządową w Radzie Miejskiej w Brzeszczach na kadencję w latach 2018-2023, niezależnie od wyniku dzisiejszych wyborów burmistrza Brzeszcz. Przy kształtowaniu wspólnego programu oraz jego realizacji i zasad działania utworzonej koalicji postanowiono skutecznie realizować działania w następujących obszarach: inwestycji, edukacji, kulturze, sporcie, opiece społecznej, ochronie środowiska oraz promocji gminy. Podpisano Radny Rady Miejskiej Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i Radny Rady Miejskiej Komitetu Wyborczego Wyborców Razem dla Gminy Brzeszcz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać naszych kandydatów? Jeśli nie ma pytań, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję.